I proszę Państwa, ostatnie pierwsze czytanie. Reprezentowanie Rady Miasta Krakowa, postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 927, pierwsze czytanie, kieruje Pan Sekretarz Stanu. Szanowni Państwo, na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 28 czerwca 2011 roku została złożona skarga do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o prawie postępów samorządu terytorialnego, które dotyczy wpłaty subwencji równoznacznej. W związku z tym, że ustanowiony w uchwale Rady pełnomocnictwo ustawowe w uchwale Rady wygasło, tym pełnomocnie wybrał profesor Andrzej Oklejak zachodzi koniecznej zapewnienia Państwowej reprezentacji Rady w postępowaniu przed Trybunałem. Prezydent proponuje udzielenie tego pełnomocnictwa pani Michalinie Bogowińskiej, radcy prawnemu, który posiada na rzecz przygotowanie do realizacji tego rodzaju zadań. Pani radca jest zresztą obecna dzisiaj na sali obrad. Dziękuję. Dziękuję panie sekretarzu. W tej sprawie nie mamy żadnych opinii, ale będziemy na to jeszcze mieć pewny czas. Czy są stanowiska komisji w tej sprawie? Nie widzę stanowiska klubów, nie widzę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Mamy obecną panią kandydatkę, można jej zadać pytanie. Rozumiem, że większość panią zna. W takim razie stwierdzam, proszę Państwa, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wykazania autopoprawek na dzień 2 października, godzina 15 i termin zgłaszania poprawek ostateczny na dzień 4 października, godzina 15.